Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel i tak jak mówiłem, tak robię, czyli zamieszczam po prostu film, w którym dowiecie się, te osoby oczywiście, które są zainteresowane, żebym wykonał takie samony jak wczoraj, te niedzielne dla Nerna. Także mogę to zrobić także u was i w tym filmie dowiecie się jak to zrobić, czyli nie będzie to film jakiś super interesujący dla osób, które po prostu nie chcą, żebym im takie samony robił. Jest to właśnie typowo dla osób, które chcą. Także w tym filmie się dowiecie jak to robić. Swoją drogą dziękuję za taką obecność i oglądalność. Nie spodziewałem się, że w sumie będzie 30 osób na żywo. Szkoda, że dopiero pod koniec to się stało, było te 30 osób. Ale mimo wszystko dziękuję, bo właśnie najwięcej osób ile było, to było około 30. Trochę się powtarzam. A już przechodzę do rzeczy. Także kilka osób ogłosiło się, że chciałyby, żebym zrobił im także takie samony. Także ustanowiłem sobie taką formułkę, powiedzmy. Będzie to zrobione na początku trochę amatorsko. Od razu mówię, formułka będzie w opisie filmu. Więc nie pytajcie mnie w komentarzach, na jakie pytania musicie odpowiedzieć lub jaka jest formułka. Po prostu formułka jest w opisie i tyle. Także oczywiście opowiem w sumie o każdym podpunkcie z tej formułki, dlaczego takie informacje, o co chodzi w każdym podpunkcie i tak dalej, i tak dalej. Także przede wszystkim w formułce musi znaleźć się nick z gry i dlaczego? No oczywiście do kontaktu, czyli gdy będę gotowy zrobić wasze samony, a długość oczekiwania na to może być różna, przede wszystkim będzie kolejka, czyli w sumie nie ma tutaj nic szczególnego. Po prostu kto pierwszy, ten lepszy, czyli będę się kierował kolejnością, w jakiej będziecie mi wysyłać prośby o samony na waszym koncie. Także będzie drugi jeszcze taki mały podpunkt odnośnie tego, będzie miał coś wspólnego ze zwojami frakcyjnymi, ale oczywiście o tym trochę później, jest to w dalszych podpunktach. Także druga rzecz, ilość samonów i zastanawiałem się od ilu samonów robić właśnie takie openingi. I początkowo myślę, że fajną liczbą będzie od 50 w górę, czyli minimum 50 samonów, żebym w ogóle wam takie samony zrobił. Później ta liczba będzie prawdopodobnie rosnąć, ale na początek, jako że jest spore zainteresowanie i fajnie dla mnie też to robić, ja lubię robić openingi, zresztą kto nie lubi i kto nie lubi oglądać. Także od 50 w górę już mówię oczywiście jakie samony się zaliczają. W sumie nie zalicza się tylko jedna rzecz, czyli oczywiście samony za diamenty się liczą, zwoje bohatera się oczywiście liczą, zwoje frakcyjne i oczywiście jeszcze kamienie duszy, z tym, że podkreślam, muszą to być elitarnego bohatera oraz oczywiście serduszka, tak serduszka też się liczą, możecie mi dać nawet do przywołania 50 samonów tylko za serduszka, nie mam z tym problemu. Jedyna rzecz, której nie wliczam do tej liczby 50, są to kamienie rzadkiego bohatera. I dlaczego na przykład serduszka, a te kamienie nie? Oczywiście dlatego, że z serduszek mogą lecieć elity, są emocje, nie wiemy co z nich wypadnie, a po prostu w tych rzadkich kamieniach wiemy doskonale co nam wypadnie. Nie wiemy co prawda jakie postacie, ale nigdy nie wypadnie tutaj elita, zawsze to będzie tylko rzadki bohater, czyli zero emocji, zero zaskoczenia. Dlatego liczę wszystkie samony, oprócz tych tutaj. Oczywiście też nie liczą się jakieś karty z wież frakcyjnych i tak dalej, jeżeli są rzadkie, z wiadomych przyczyn, tych samych, które podałem przed chwilą. Także ustalam 50 samonów minimum, wtedy możecie w ogóle wysłać zgłoszenie. Oczywiście idziemy dalej, czyli trzeci podpunkt z tej formułki, z opisu podkreślam, czy posiadasz zwoje frakcyjne, które mam otworzyć i tutaj jeżeli macie i chcecie, żebym wam otworzył zwoje frakcyjne, po prostu dajecie tak. Jeżeli nie, to pomijacie oczywiście ten podpunkt i pomijacie równocześnie kolejny podpunkt, czyli czwarty, do którego już za chwilę przechodzę. Czyli czwarty podpunkt jest to, na jaką frakcję chcę, żebym użył zwojów frakcyjnych. Czyli oczywiście to wiąże się z tym, że jest oczywiście, to już pokazuję, rotacja bohaterów. Już to pokazujemy. Czyli jest rotacja bohaterów czterodniowa i chodzi tu oczywiście o to, że jeżeli posiadacie zwoje frakcyjne i chcecie, żebym wam je otworzył, to oczywiście dajecie tak jak mówiłem, lub nie. Jeżeli daliście tak, po prostu mówicie mi jedną lub więcej frakcji, na które wam mam otworzyć, tylko prosiłbym o podanie na przykład
możecie podać kilka frakcji, z tym, że na przykład do wyboru, z tym, że żeby nie było czegoś takiego, że na przykład 10 zwojów otworzyć w leśnych istotach i 10 zwojów w zwierzę ludzi. Po prostu podajcie frakcję, która was interesuje i oczywiście to ustalimy po kontakcie w grze, bo ja do was odezwę się, właśnie po to jest ten nick z gry, i ustalimy, w jaki dzień ewentualnie mógłbym wam nagrać i tak dalej. Także to jest takie coś, co chciałbym właśnie się postarać, żeby zrobić wam tak, jak wy chcecie, żeby nie było, że przywołuję w losowe dni. Także ostatni podpunkt, czy mogę przywołać wszystko, czyli czy chcecie, żebym wam przywołał wszystkie rzeczy, bo na przykład, nie wiem, ktoś lubi sobie zbierać, powiedzmy, kamienie gwarantowane fioletowe i nie chce, żebym tego przywołał, to oczywiście, tak jak w nawiasie, jeżeli nie, to napiszcie go nie. Czyli tak naprawdę dajcie tutaj albo tak, albo nie, i w nawiasie na przykład mówicie, że wszystko oprócz fioletowych kamieni. Oczywiście niebieskie kamienie będę zawsze otwierał domyślnie jako taki dodatek, nie będę tego wliczał w samony. Także to by było w sumie na tyle. E-mail został specjalnie stworzony do właśnie samonów. Możecie mi tam wysyłać właśnie swoje zgłoszenia. Ja będę się do was odzywał oczywiście w grze. Jeżeli nie odezwę się w trakcie nawet kilku dni, no to oczywiście się nie martwcie. Odezwę się do każdego, który ma przynajmniej 50 samonów. Bez problemu. Z tym, że tak jak mówię, no kolejka, będę odzywał się do tych, którzy napisali pierwsi. Z tymi będę najpierw rozmawiał, potem z drugą osobą i tak dalej, żeby nie było, no po prostu kto pierwszy, ten lepszy, no chyba, że właśnie wejdą do akcji zwoje frakcyjne, wtedy może się trochę zmienić, także trochę amatorsko zrobiona formułka i trochę pewnie bełkocze, ale mam nadzieję, że każdy zrozumiał, o co chodzi, także jeszcze raz powtarzam, formułka jest oczywiście w opisie, także ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś się do mnie odezwie, wtedy ja się będę odzywał do was w grze i ustalimy szczegóły itd., itd. Jeżeli chodzi o dane do konta, które oczywiście podkreślam, będą potrzebne, no bo na waszym koncie będę robił samony, możecie mi je co prawda wysłać albo już na e-mail, ale nie jest to oczywiście wymagane w żaden sposób, bo dane do konta możecie mi podać typowo w grze przed samymi samonami, czyli na przykład umawiamy się, że robię wam samony o tej i o tej godzinie. Wy mi podajecie wtedy dane do konta, potwierdzacie jednocześnie swoją tożsamość, czyli jeżeli będzie wymagana weryfikacja przez Google'a, to po prostu zrobimy to od razu, was wyrzuca z gry, ja robię samony, ustalamy, że nie logujecie się przez 30 minut i tyle, ale oczywiście to wszystko na privie uzgodnimy, także ja wam dziękuję za oglądanie, oczywiście zapraszam chętnych do wysyłania tych zgłoszeń, 50 samonów oprócz niebieskich kamieni. Także ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.